Zazdroszczę ludziom pewności siebie, bo widziałam taką sytuację na wrocławskim rynku, że szedł taki koleś bez zębów na przodzie i dziewczyna w oknie siedziała i on tak do niej krzyczy: jak tam najszybciej do ciebie wejść? I ja tak sobie pomyślałam, że najszybciej to będzie przez ortodontę. To będzie najszybciej? I tak to zapamiętałam jako taki akt odwagi, ciało pozytywnej, tak to zapisałam sobie w głowie. I później miałam taką sytuację, że po występie jedna pani do mnie podeszła i mówi: pani to wygląda na żywo lepiej niż na plakacie. I ja sobie myślę, kurwa, ja za to płaciłam. No i można powiedzieć, że taka odważna pani, prawda? I tak sobie pomyślałam, że dobrze, że chociaż któraś ja jestem ładniejsza. No i tak też po chwili jej powiedziałam, że po prostu tak naprawdę to nie ja, bo ja nie występowałam. Była też taka sytuacja kiedyś, że żył sobie taki koleś, na pewno o nim słyszeliście, taki gwiazdor kina niemego, Charlie Chaplin. No i on tam sobie tam żył, miał 4 żony, tam z ostatnią miał 8 dzieci, to jest dużo, to tyle co osób w pierwszym rzędzie. No i on tam sobie żył i umarł w Szwajcarii. No i tak... taka sytuacja nastąpiła, że ukradziono jego ciało, wykradziono je z cmentarza, wykopali je i zażądali okupu. I ja tak sobie pomyślałam, jaka to była logika, no nie? Że oni zadzwonili i mówią, kurwa, porwaliśmy Charlie'ego Chaplina, musicie go zapłacić, bo inaczej go zabijemy. A nie, kurwa, on nie żyje. No i tam ogólnie oczywiście, jak w najciekawsze historie świata, zamieszany był Polak. Polak to zrobił. Z Bułgarem, prawda? Takie dwa państwa z marzeniami. Mieli ambicje. No i cóż, no w końcu odnaleziono to ciało, leżało w kukurydzy. No i później już tego Charlie'ego Chaplina tak zalali betonem, prawda, na 2 metry, taką warstwę grubą. I tak sobie pomyślałam, że kurde, czy można bardziej podkreślić to, że jest się gwiazdą kina niemego, prawda? On już na pewno nic nie powie. No i tak sobie myślałam, że on pewnie też to zaplanował, prawda, żeby jakoś tam Polaka w to zaplątać, bo przecież Polacy chwytają się wszystkich prac. No i też ogólnie tam muszę wam powiedzieć, że ograniczam liczbę znajomych ostatnio, bo dziadkowie mi powiedzieli, że później trzeba chodzić na te wszystkie pogrzeby. Comedy Club. Nowe odcinki w sobotę i niedzielę o 22:00 w Comedy Central.